Około 35% dotacji z Krajowego Planu Odbudowy trafi na wsparcie firm prywatnych. Unijne pieniądze może jednak wstrzymać sprzeciw Solidarnej Polski. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie opozycji, ta jednak stawia warunki. Przyjęty na grudniowym unijnym szczycie Fundusz Odbudowy wymaga akceptacji przez krajowe parlamenty. To może być trudne, gdyż Solidarna Polska wciąż krytykuje zgodę rządu na powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością. Może zabrać, powodować, że będą zabrane Polsce pieniądze, ale też, które przesuwa decyzyjność z Warszawy do Brukseli. Jak przyznaje wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, swoim sprzeciwem Solidarna Polska odrzuci ratyfikację funduszu. To nie oznacza, że nie otrzymamy środków na konsultowany Krajowy Plan Odbudowy. Będzie jeszcze okienko negocjacyjne dla Polski na forum europejskim, bo trzeba pamiętać, że te pieniądze to nie są tylko dotacje, tylko to są gigantyczne pożyczki, które pożycza nie Polska, tylko Unia Europejska. Polska je żyruje. Około 35% dotacji z Krajowego Planu Odbudowy trafi na wsparcie firm prywatnych. Pozostałe 65% z 24 miliardów euro sfinansuje przedsięwzięcia związane m.in. z odbudową służby zdrowia, transformacją górnictwa i cyfryzacją. Konsultacje są szansą, aby uwzględnić uwagi koalicjantów, zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Być może będą jakieś zmiany i miejmy nadzieję, że zostanie w ostatecznym kształcie tak przedstawione, że zyska poparcie całej Zjednoczonej Prawicy. Na wspólne stanowisko Zjednoczonej Prawicy liczy też wicepremier Piotr Gliński. Ja myślę, że naszych partnerów przekonamy do tego, żeby chcieli razem z nami, wszyscy razem w Zjednoczonej Prawicy, żebyśmy mogli te projekty realizować, bo to są projekty potrzebne Polsce. Według sondażu Instytutu Badań Polster koalicjanci muszą brać pod uwagę, że rozpad Zjednoczonej Prawicy oznaczałby ich koniec w parlamencie. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 38% głosów, ale osamotniona Solidarna Polska tylko na nieco ponad 1%, a Porozumienie 0,8%. W przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy pomogłoby poparcie opozycji. Ta jednak o poparciu nie mówi. Czekamy na szczegóły planu, zaznacza poseł Platformy Robert Kropiwnicki. Czy będą pieniądze na oddłużenie szpitali, czy będą pieniądze na tablety dla uczniów, czy będzie wsparcie dla onkologii? Czekamy na konkrety, bo to, co pokazał na razie Mateusz Morawiecki, to są puste slajdy. Swoje żądania ma Lewica, podkreśla jej poseł Anita Sowińska. Chciałabym również, aby było zagwarantowane, że te pieniądze z Unii Europejskiej zostaną wydane zgodnie z wytycznymi Zielonego Ładu Europejskiego. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz chce, aby o kierunkach projektów decydowały samorządy. Premier musi rozmawiać z opozycją. My jesteśmy racjonalną opozycją, więc stawiamy konkretne warunki. Udział samorządów w podziale tych środków i kontrola też samorządów nad tymi środkami. Niewykluczone jest wsparcie ze strony Pawła Kukiza. Wczoraj lider koła poselskiego Kukiz15 rozmawiał z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość musi uchwalić jakąś naszą ustawę, na przykład ustawę antykorupcyjną, a wówczas my będziemy mogli pomóc Prawu i Sprawiedliwości. Według socjologa Mateusza Schmidta, pomimo szeregu zastrzeżeń, opozycja nie sprzeciwi się wykorzystaniu wielomiliardowej pomocy. Wszystkie siły polityczne zdają sobie sprawę z tego, jak dramatyczna jest sytuacja części polskich przedsiębiorców, zwłaszcza związana z pandemią koronawirusa i z tym, jakie ona przyniesie dopiero długofalowe skutki gospodarcze. To nie jedyna szykowana pomoc dla polskiej gospodarki. Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad programem Nowy Polski Ład. Pod koniec marca na konwencji programowej partia zaprezentuje jego szczegóły.